Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony Kokos Fly, a to jest Battlefield 3 Wyspa Wake i pokażę wam, dlaczego tej mapy nikt nie lubi po raz pierwszy na moim kanale. Będziemy sobie grali, słuchajcie, z kuszą, żeby mieć więcej fanów z tego, co się tutaj dzieje. Chcę wam powiedzieć, że jakoś dziwnie się dzieje, ale z każdym resetem mapy po prostu wywala. Kiedy wgrywa się nowa mapa, wywala z serwera. Ja! A Jezu, szkoda, że go nie zaszedłem. Bardziej, no ale niestety. Tak, będziemy grali z kuszą. Za każdym razem, kiedy serwer zmienia mapę i kiedy ma być nowa gra, wyrzuca mnie z tego serwera, a potem jest napisane, że tej mapy już, tego serwera już nie ma, więc dzieje się coś naprawdę dziwnego tymi SUV-ami. No i dołączył do mnie tutaj, widzę, deptasiu.pl. Pozdrawiam go serdecznie, bo ja grałem kuszą na poprzednim serwerze na wyspie Wake, to kosił mnie niemiłosiernie. Ale no cóż, wiadomo, ja tutaj nie liczę na jakieś świetne statystyki, ale z drugiej strony, jeżeli ciągle się pada, to fajnie nie jest. I tam jest czołg i ten czołg to obroni. Ale ten czołg można łatwo mu uciec można. Szczególnie jak się jest na skałach. Kurczę, ja chyba jednak wezmę tego wsparciucha z C4. Będziemy też sobie wysadzać ziomków. Przejdziemy się może tym wózeczkiem widłowym. Słuchajcie, tutaj jest taki fajny myk, wózeczek widłowy. No i cóż, i będziemy tutaj sobie grali. Może nawet się przelecimy jetem, kto wie, może się uda. Dobra, bieraj tą pelotę. Tam lata, trzeba pokarać wrogą Helkę. Ta Helka nam nie uciecze. Coś się odwlecze, to nie uciecze, jak to mawiają Indianie. Także tylko tego trzeba ją będzie znaleźć. Najlepiej, żeby jednak była oznaczona gdzieś. O, jest. O, tak, kochanie, tak! Tak nisko lataj! Tak nisko lataj! O, jak mi przykro! Mam dokładnie to, czego chciałem, czyli nisko latające helki. Tutaj staramy się zasłużyć na przygwożdżenie. Ale nie, nawet nie dostaliśmy tego przygwożdżenia. Dobra. No nikt go nie podniesie, ptasiu, przecież jesteś chyba tym. Nasz, tych samolotów to w ogóle nie da się pocisnąć. Jak jest dobry pilot, to puści flary, wzleci tak wysoko, że już nie będzie dosięgalny. I tyle go widziano. Nie wiem, skąd mnie namierzają. Ale zewsząd mogą mnie namierzać? No dawaj, no podjeżdżaj. A, bo to w ogóle Softland, tak mi się wydaje. Tylko nigdzie go nie widzę. Nigdzie tego Softlama kochanego nie widzę. Więc to może być, nie być Softlam. No to może być co innego. Podjedziemy sobie tutaj. O, jest Helka. Na razie ją trochę postraszymy rakietami namierzającymi. Postraszymy, powiedziałem, no nie! Myślałem, że jest bardziej ogarnięta. Ale chujne. Za przeproszeniem. A gdzie się podzieli przeciwnicy, no? Tutaj najlepiej w ogóle siedzieć w pojazdach. O, jeepek! Jeepek jedzie! Ale fajno! No i co? I gdzie jest ta kusza? Co? I gdzie jest ta kusza, ja się pytam. I inni też się mnie pytają. Gdzie jest kusza? Kusza była raz. Teraz jest Helka. Znaczy ten, pelotka.
I Helka też jest, o proszę. O tak, o jak ja lubię, jak oni tak fajnie latają. Jezu, jak ja to lubię. O, spadamy. Wiedziałem, że tutaj ktoś wybiegł. No chodź tutaj. Cheat. Ach. Nie palę się. Dla ciebie jaram się. Ktoś mnie naprawi? Anyone? No. Tam jest taki fajny jet. Niech mnie kule biją, no. Nikt nie naprawi. Muszę sam wziąć mechanika. Tylko, no tutaj dwóch padło, kurczę, ale no już ich nie ma. No niestety, dobra. Nieważne. Tasiu! Do jasnej cholery. Dobra, on na pewno ma miny i dlatego mnie nie naprawiał. Wiadomo. Jak się chce miny, to nie ma palnika. Jak się chce kusze, to nie ma apteczki. Albo RPGa. Trochę nierówna ta walka jest, ale ja ostatnio też byłem na dosyć nierównej walce. Więc sobie trochę odbijemy. No tutaj niestety się nie dostaniemy. Powinien wziąć technika. Też nie. O, jak ładnie przeleciał. Nie wiem, coś chyba wbiło w kamulec. Nie powinienem brać technika, tylko chcę wziąć wsparciucha z C4, chociaż tak niestety podejrzewam, że jak będę miał kuszę, to nie będę miał C4. Pięknie, o tak! Patrzcie, skiller jaki jestem! Tutaj już mi nie wyszło. Chyba padł. Ojojojojo. Dobra. Nabierzemy trochę ammo i szturmujemy to A. Szturmujemy ostro. Na pewno tutaj będzie dużo piechoty. No nie, no czemu? Już go miałem. No właśnie, C4 koniecznie. Tylko, że właśnie obawiam się, że to zamiast kuszy będzie i nie będzie już tak fajnie. Twarda woda? Nie. Zimna woda, nie, tutaj są ciepłe wody, bo to jest wyspa obudzenia. Poczekajcie, Wake Island, wyspa świtu. Jak się te wyspy nazywają? Cholera, już nie pamiętam. Wyspa przebudzenia. The Walking Dead Island. Ja bym chciał taką wyspę. O. Ach, cholera. Dobra. Jak nie z tego, to z tego. Macie tam w pobliżu wrogiego KMistę, odbiór. Jak nie z tego, to z noża. Dobra, tam jest ten Amtrak chyba. Nie, to nie ma co. Puk, puk, pyk, 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 pyk. Jeszcze raz wstawaj. Wstawaj, nie gadaj. Uwaga, widzę wrogi pojazd, odbiór. Dobra, on tutaj wie, że jesteśmy. Może sobie przejdziemy po prostu naokoło. Wyspa się wydaje dosyć spokojna, ale mówię wam, tutaj totalna dominacja. Jak wchodzi jakiś gościu, dobry pilot jetta, to oczywiście dobrzy piloci jetta są w stanie zdominować każdą grę. Ale są takie mapy, na których ta dominacja może być totalnie wybitna. Wake Island jest taką grą, na której ta dominacja jest maksymalnie totalnie wybitna. Na której dominacja jetów po prostu zmienia wszystko. Niestety. Dobra, zachodzimy tego Amtraka od boku. Szkoda, że mu nic nie zrobię. Tutaj... O, jest ziomek, ale... Na razie tam do niego nie... się nie zwrócimy.
No nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, ktoś zginął. A ten nam tak tam się ustawia. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Myśliwiec. Jop. A, szajs. Trochę za daleko przeszedłem i wystawiłem się na ostrzał Amtraka. No dzięki, stary, dzięki, ale niestety tutaj Sony Y4189 ziom mnie pocisnął. Dobra, co my tutaj mamy? Dlaczego nie mogę wpakować się do myśliwca? Tell me that. Dobra, odradzamy się na tym C. Cholera, znowu nie wziąłem sobie. No, czy ten troll się... Nie, ten troll się nie udał. Mógłbym podnieść jego kit, ale... Jak on został rozwalony w... pojeździe, to nic z tego nie wyniknie. To niestety nie będę w stanie tego zrobić. Ło Jezus Mario! Ale mnie wyrzuciło! No, o tym właśnie mówię. Tutaj te hawoki latają i co mogę tutaj zrobić z tym? No wziąć igłę, ale niestety mamy kuszę, a nie igłę żadną. Dobra, zobaczymy czy... Ta kusza jest za cholerne C4, ale szkoda, szkoda! Abym sobie nawysadzał tych ludzi. Widzimy, że oni się strasznie rozbestwili. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Chodź tutaj. Chodź tutaj. No dobrze, dobrze. Zajebiście. I teraz się ukryjemy. Teraz się ukryjemy. Ja tam jeszcze trzeciego widziałem. Naładujemy sobie kuszę. Wolę z tej kuszy strzelać z biodra. Celność jest bardzo dobra. No i widzieliście, że hamidło tutaj polowało i od razu pierdzielnęło w Jetta. Więc tutaj to też jest jeden minus tej mapy. Właśnie taki, że można bardzo łatwo dopuścić się base rape'u. Ale to niezwykle łatwo. To jest w ogóle coś takiego jak pelotka. Chyba nie.